Pora opowiedzieć ostatnią część naszej historii o tym, jak badaliśmy zależność, badaliśmy siłę wyporu i to pozwoliło nam w końcu sformułować prawo Archimedesa. Przypomnę, że zaczęliśmy od tego, że badaliśmy zależność siły wyporu od trzeciej potęgi średnicy bombki, to znaczy od objętości zanurzonego ciała. Mieliśmy trzy rodzaje bombek, małą, średnią i dużą. Nie znamy jeszcze wzoru na objętość kuli, ale rozumiemy już, że ta objętość musi być proporcjonalna do trzeciej potęgi rozmiarów liniowych. Bombka, kula to jest taka bryła geometryczna, która ma tylko w zasadzie jeden rodzaj rozmiaru, średnicę albo promień. I stąd żeśmy doszli do wniosku, że wystarczy, jeśli zmierzymy zależność od trzeciej potęgi średnicy. No i udało nam się uzyskać taką ładną zależność liniową, trzy punkty pomiarowe dla trzech różnych bombek i widać, że przez wszystkie punkty przechodzi jedna prosta i wiemy już, że taki wykres jest charakterystyczny dla zależności liniowej, więc ustaliliśmy, że siła wyporu musi być proporcjonalna do objętości zanurzonego ciała. Następnie zajęliśmy się zależnością siły wyporu od gęstości cieczy, w którym to ciało zanurzamy i mieliśmy do wyboru trzy ciecze, alkohol, wodę z kranu i nasycony roztwór soli kuchennej w wodzie. No i tą samą techniką, zanurzając bombkę w cieczy, w naczyniu, które stało na wadze, która była wcześniej wytarowana. Dla dwóch rodzajów bombek, małej i średniej, zmierzyliśmy siłę wyporu w alkoholu i w roztworze soli, w roztworze nasyconym soli, no bo pomiary dla wody mieliśmy już wykonane wcześniej. Dodam jeszcze, że tak wyglądały nasze pomiary dla trzeciej potęgi promienia, tej średnicy 4 cm, 5 cm i 6 cm. Tu już one są przeliczone na objętość, ale my pozostaniemy sobie tu przy tej trzeciej potędze, średnicy. No a tak wyglądały nasze pomiary, jeśli chodzi o zależność od gęstości cieczy. Tą gęstość cieczy też zmierzyliśmy sami wcześniej. Tak? Ustaliliśmy, że alkohol ma gęstość 0,8 g na centymetr sześcienny. Roztwór nasycony soli w wodzie to 1,2 g na centymetr sześcienny, a woda z kranu to 1 g na centymetr sześcienny. No i uzbrojeni w te wszystkie, w tą całą wiedzę, zebraliśmy to razem. No i mamy teraz takie informacje, taką sytuację. Mogę się może nawet tu pokazać. To jest nasz wykres zależności siły wyporu od objętości cieczy. To jest nasz wykres zależności siły wyporu od, przepraszam, od objętości ciała zanurzonego. To jest nasz wykres zależności siły wyporu od gęstości cieczy, alkohol, woda z kranu i nasycony roztwór soli kuchennej. Alkohol, woda z kranu i nasycony roztwór soli kuchennej. Też widać, że z niezłą dokładnością przez te trzy punkty przechodzi linia prosta.
siła wyporu oczywiście dla bombki o większej gęstości, to jest dla tej średniej bombki, a to jest dla małej bombki. Siła wyporu dla bombki o średniej gęstości w każdej z cieczy jest większa, zgodnie z tym wzorem. A więc tutaj także siła wyporu okazuje się być proporcjonalna do tyleże do gęstości cieczy, w której zanurzamy to nasze ciało. No i można te dwa wzory ożenić w postaci jednego, po prostu zakładając, że siła wyporu jest proporcjonalna do iloczynu gęstości cieczy i objętości ciała zanurzonego w cieczy. Wtedy tę sytuację po lewej opisuje jakby ten sam wzór, tylko K jest teraz współczynnik proporcjonalności, to jest ten fragment wzoru, a sytuację po prawej opisuje ten sam wzór, tylko że współczynnik proporcjonalności to jest teraz K razy objętość. No i nie znamy tego ostatecznego współczynnika proporcjonalności K. No i oczywiście, gdybyśmy znali wzór na objętość kuli, to moglibyśmy łatwo się przekonać, ile on wynosi i zgadnąć po prostu, co tutaj powinno stać, ale tego wzoru na objętość kuli nie znamy, więc nie będziemy wyprzedzać tego, czego uczymy się na matematyce, ale można postawić śmiałą hipotezę i następnie tą hipotezę zweryfikować. Otóż, no jak popatrzymy, co to jest gęstość razy objętość, no to oczywiście ze wzoru na gęstość to jest masa. To jest masa cieczy wypartej przez ciało. Tak? Bo to jest objętość tej zanurzonej części ciała, to jest to, co objętość wody, którą ciało wypiera, a to jest gęstość cieczy czy wody, więc razem to jest masa tej cieczy. No, problem jest taki, że po prawej stronie więc mamy K razy masę, a po lewej stronie mamy siłę i potrzebujemy coś, co da nam w rezultacie siłę, taki współczynnik proporcjonalności, który wyrazi nam prawo, dzięki któremu prawa strona będzie wyrażona w newtonach, no ale my znamy już taką sytuację. Rozmawialiśmy o tym przy okazji różnicy między masą a ciężarem i ona jest ten współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem, nazwaliśmy go G i on tutaj właśnie dokładnie mógłby spełnić taką rolę, tak? Czy 10 newtonów na kilogram, czy 0,01 newtona na gram. W naszym przypadku lepiej używać tej wartości numerycznej, bo objętość w przypadku naszych bombek to są gramy, to są centymetry sześcienne i w związku z tym ta masa wychodzi w gramach, czy w setkach gramów. W każdym razie hipoteza jest taka, że trzeba tutaj postawić ten sam współczynnik G, który znamy z rozważań na temat masy i ciężaru. No i wtedy to, co stoi tutaj po prawej stronie, no to jest po prostu ciężar cieczy wypartej przez to ciało. No bo jeszcze raz mówię, to jest objętość cieczy wypartej przez to ciało razy gęstość tej cieczy, to daje jej masę i razy współczynnik między masą a ciężarem, to daje ciężar cieczy wypartej przez to ciało. No i to jest bardzo atrakcyjna hipoteza, tylko jak każda hipoteza naukowa, która nie jest, a w naszym przypadku nie jest oparta bezpośrednio o pomiar, no powinna być jakoś zweryfikowana. Jak to można zweryfikować? Otóż najszybciej to zweryfikować i zrobiliśmy tak na lekcji, to jest oczywiście zauważyć, że z tego wzoru wynika, że ciecz nie tonie w cieczy w sobie samej, a woda na przykład nie tonie w wodzie. Co to znaczy? No, po pierwsze sprawdziliśmy to, mieliśmy naczynie, do którego naliliśmy wody i poczekaliśmy trochę i tam w tej wodzie było troszeczkę kurzu, pyłków. Można się było przekonać, że one są nieruchome, ta woda się ustała. To znaczy na jakąś objętość tej wody, która przecież ma swój ciężar działający w dół. Przepraszam, to nie to wybrałem. Która przecież ma swój ciężar działający w dół. No i ten ciężar równy jest masie tej cieczy razy G. No, musi działać skierowana do góry siła wyporu
no, której wartość jest dokładnie taka sama, no bo ta dokładnie taka sama, w związku z tym ta ciecz nie tonie ani nie wypływa, no ale także wiemy, że jest taka sama, dlatego że wartość siły wyporu, no to jest dokładnie ciężar cieczy wypartej przez tę objętość cieczy, no ale to jest dokładnie ten sam ciężar, co ciężar tej cieczy. W związku z tym z tej naszej analizy wynika, że woda w wodzie nie tonie. Taki ważny wniosek. No i ten wniosek da się zweryfikować doświadczalnie, bardzo szybko. To daje nam coś w rodzaju pewności, że nasze sformułowanie prawa Archimedesa jest słuszne, no a potem można jeszcze się zabrać za testowanie go właśnie za pomocą badania siły wyporu różnych ciał, których objętość na przykład już umiemy policzyć. To była długa droga, ale moim zdaniem ciekawa. Sami doszliśmy do samego końca. Nie braliśmy niczego na wiarę. Udało nam się wszystko zmierzyć i zrozumieć. Dziękuję Wam za tą wspólną drogę. Byliście bardzo dzielni.